można by tę dzisiejszą Ewangelię przeczytać i się tak trochę oburzyć, że no taki święty Piotr, a taki interesowny, mówi do Jezusa, że my opuściliśmy wszystko i co my dostaniemy z tego? Co ciekawe, Pan Jezus się nie oburza. No w takim razie ja też nie mam zamiaru. Myślę sobie, że w tym jest ukryta bardzo piękna, bardzo chrześcijańska, bardzo biblijna prawda. Niczego nam Pan Bóg zabierać nie chce. Jeżeli mamy z czegoś rezygnować w Kościele, to po to, żeby uzyskać coś więcej. Żeby w zamian dostać jakieś większe dobro. To jest biblijne. Największe dzieło świata, największa rezygnacja w dziejach świata, czyli śmierć Jezusa na krzyżu, no, zaowocowała zmartwychwstaniem, czymś zdecydowanie większym. Myślę sobie, że jeżeli jesteś chrześcijaninem i masz z czegoś rezygnować, to po to, żeby uzyskać coś najpiękniejszego. Zdecydowanie piękniejszego od tego, co masz obecnie. To mówi dzisiejsza Ewangelia. Ja mam, nie wiem, ktoś ma wejść w małżeństwo, no to nie dlatego rezygnuję z relacji ze wszystkimi kobietami świata, żeby do końca życia być smutnym, zrezygnowanym, tylko dlatego, że wybiera jedną relację, która jest zdecydowanie piękniejsza niż inne. Jako ksiądz palotyn mam zrezygnować z czegoś, nie wiem, prowadzić życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie i to jest rezygnacja. Okej, ale ja mam zamiar dostać coś zdecydowanie piękniejszego w tym życiu. Wtedy ta rezygnacja ma sens. Życzę dobrego rezygnowania.